Witam, z tej strony Rafhard. Jak obiecywałem, moim zdaniem piękny samolot. No wiadomo, że jednemu może się podobać, drugiemu może się nie podobać, ale mi bardzo spodobały się skrzydła. To jest prototypowy japoński myśliwiec K14. Zaskoczeniem dla mnie było to, że on taki dosyć mały był. W sensie, samolot był mały i 72 razy mniejszy też jest mały. Pudełko standardowe, instrukcja, papier raczej zwykły, nie kredowy, czarno-biała, ale do niej zaraz przejdziemy. Otworzę tylko pudełko z ramkami. Gdybym jeszcze miał ostre nożyczki, byłoby super. Dobra. Kalkomanie plus do tego tutaj widzę elementy przezroczyste. Zaraz sobie zbliżenie zrobimy. O, tak wyglądają elementy przezroczyste plus tutaj jakieś jeszcze są tulejki z gumy, z tego co wyczuwam, plus kalkomania. Prototyp, więc tutaj proste oznaczenia, widać też tutaj tablicę przyrządów, jako kalkomania zrobiona czwórka, to będzie pewnie do śmigła. I jedziemy, oglądamy. Mamy tak, ramka E. Także no, zbyt duży to nie jest samolot. Tak wygląda kadłub. Tutaj gdzieś widzę, że są chyba jakieś załamanie. Albo mi się wydawało. Zaraz zobaczymy z drugiej strony. Tak, tutaj wydawało mi się, że w tym i w tym miejscu jest takie jakieś. Ale to chyba nie będzie widać. Chodzi mi o takie wgłębienie troszeczkę, ale spoko. Japońska firma, która jest tutaj na rynku już od ładnych paru lat. Dość drogie modele. No wiadomo. Japońskie, także. W porządku forma. Fajmolc. Dobra, tutaj mamy pierwszą ramkę. Tu jest jeszcze jedna ramka. Mamy wnętrze. Także to też jest plusik. Mamy tutaj elementy wnętrza. Tak, tutaj widzicie tą kratownicę. Więc jest ok. Poziom przyzwoity. To się nic nie. W 4K się nic nie ukryje, także jeżeli tutaj widzicie to, no to jeżeli na przykład oglądacie to na telewizorze, to już w ogóle wszystko widać. Tablica przyrządów. Z tego co wiem, dostępne są tutaj maski jeszcze. Czy maska to tam jest z szczegół, bo tam naprawdę są trzy szyby, gdzie można to zamaskować. Chociaż to wewnętrznie chyba też jest. Dobra, jedziemy. Kolejną ramka B. Dobra, to zaczniemy od śmigła. Takie, kurczę, powiem wam, że ten chyba wzorowany troszeczkę na niemieckim Hein Club mi się wydaje. Tak tutaj po tych pewnych rzeczach. Po Junkersie też na pewno, tak. Sztuka to chyba najsłynniejszy samolot, który tutaj. Jak tak patrzeć z tej strony, to wygląda serio jak U87. O, tutaj coś brzydkiego się pojawiło. Mam nadzieję, że nie będzie tego widać po pomalowaniu. Samolocik, tak jak powiedziałem, niezbyt duży. Zresztą widzicie sami, jak tutaj to wygląda. Sami możecie ocenić. Jakość, znaczy jakość jest ok, także tutaj wiadomo, o tutaj jest jakiś kawałek jeszcze tworzywa czy czegoś. ,2013, czyli nie jest jakimś starym modelem. Co do wielkości, jeszcze tutaj rozpiętość skrzydeł.
Około 15 cm będzie. Więc tak widać niezbyt duży. Dobra, wracamy teraz do instrukcji. Instrukcja, tak jak powiedziałem, nie jest na papierze kredowym. Mamy tutaj opis w języku japońskim i jakieś wzmianki w języku angielskim. Części, których nie będziemy używać, tutaj jest chyba jedna część, tylko której nie użyjemy, bo to jest prototyp. Pewnie jeszcze jest jakaś inna wersja w innym malowaniu. Tutaj mamy cały kokpit. Mamy malowanie według Mr. MR Color, z tego co kojarzę. Tamiya też tutaj widzę jest. Tamiya poznałem, czy nie dlatego, że tutaj jest napisane Tamiya, tylko że dlatego, że to są te XF-y i tak dalej, nie? No i po angielsku tutaj są kolory określone 126, tak. To jest Mister, to będzie MR Color. Z tego względu, że 126 poznaje, to jest Mitsubishi. Wnętrze samolotów Mitsubishi. Tutaj jest te 126, także tą farbką dysponuję na 100%, mam nadzieję, że mi się nie skończyła, ani nie wyschnęła, ani nie zaschnęła, ani nie zgluciała. Dobra, no tak, także tutaj w miarę prosty montaż. Nie jest to jakoś przesadnie, tutaj silnik widzę, ale silnika też nie za bardzo nie będzie widać, z tego względu, że tutaj ta obudowa jest dosyć solidna i tutaj po zabudowaniu tego to będzie mało co widoczne. Tutaj jest, mi się wydaje, że zdjęcie jest od innego, chyba że się mylę. Tu jest takie małe. Zobaczcie, tak to będzie wyglądać, a na instrukcji wygląda tak. Czyli coś tutaj jest źle pokazane. Może nie uwzględnili po prostu tej osłony takiej. Tu jest wszystko pokazane jak gdyby w środku. No ale spoko. No, model 46 części posiada. Rozpiętość około 15 cm. Dosyć fajnie zrobiony. Mam nadzieję, że się będzie w miarę. No, że sami zobaczcie, to jest cała zawartość tutaj, cała zawartość tego, także to skomplikowany nie będzie. Mam nadzieję, że się będzie dobrze składał. I nie będzie tutaj żadnych problemów z budową tego modelu. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku.